kultury, a świat kultury zapomniana biedna pani Katarzyna Turaj Kalińska, przy czym Turaj po mężu. Tak, Kalińska po mamie, żeby było śmiesznie. Żeby było śmiesznie po mamie. Niech nam pani opowie, no bo pani jest z Krakowa, Korczak urodzony w Krakowie, nie powiem, że to prowincja. Co w prowincjonalnym Krakowie robi mała prywatna telewizja jako kultura? To znaczy, ja rzeczywiście mam tam swój program kulturalny, który nazywa się Barbakan, ale żeby w ogóle opowiedzieć, jaka jest jego formuła, to muszę też zacząć bardzo sentymentalnie, to znaczy od tego, jak 10 miesięcy temu mniej więcej przybyłam do tej telewizji i po prostu chciałam coś robić. To znaczy, chciałam przedłużyć swój życiorys. Mój życiorys był dosyć skomplikowany, najpierw skończyłam fizykę, potem zajęłam się literaturą, zaczęłam pisać, wydałam dwie książki. Chciałam przedłużyć swój literacki życiorys, a ponieważ było stosunkowo mało miejsc do publikowania, w związku z tym no, wstąpiłam do tego, co właśnie powstało, znaczy do telewizji Krater. I tam, o ile sobie przypominał, przyszedł taki pan redaktor Dębosz, który przyniósł olbrzymią torbę książek z jakiejś hurtowni i powiedział, no to teraz siądzie pani przed kamerami i opowie pani o tych książkach. I pierwszy Barbakan to było 45 minut mojego gadania o książkach, z których połowę miałam przeczytaną, a połowę przeczytałam przez noc. I muszę powiedzieć, że ta formuła się z czasem zmieniała, wzbogacała, to znaczy potem to zaczęły być również rozmowy, pierwsze bardzo nieśmiałe. Pamiętam, że wysłano mnie z operatorem na jakiś teatr. Ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie się oko wkłada do kamery, prawda? Uczyłam się powoli, cały czas starając się, żeby to było w jakiś sposób przedłużenie mojego autorskiego życiorysu. Przerwiemy pani i dowiemy, czego się pani nauczyła. Poprosimy o materiał. Trochę ponad siły. Nie tylko ponad siły lokalnej telewizji, ale chyba jakiegokolwiek masowego medium na świecie. Nic bowiem nie może wypaść w telewizji bardziej karykaturalnie niż myśl filozoficzna. Ale myśl, którą Państwu chcemy przybliżyć, powstała także z nadludzkiego wysiłku, jakim jest próba uporządkowania wszelkiej wiedzy i doświadczenia oraz pogodzenia tkwiących w nich sprzeczności. Sprzeczności rozumu i intuicji, ducha i materii, zmysłów i wiary. Heroicznego wysiłku odnalezienia się człowieka we wszechświecie jako miejscu sensownym i bezpiecznym podjął się na początku wieku filozof niemiecki Rudolf Steiner, twórca tak zwanej antropozofii. Jego przypadek jest o tyle niezwykły, że nie skończyło się na opublikowaniu kilkunastu grubych tomów. Antropozofia Steinera, wywiedziona ze stosunkowo mało znanych prac naukowych Goethego, przeniknęła do rozmaitych dziedzin, m.in. do rolnictwa, medycyny, pedagogiki, nauki i sztuki. I to w znaczeniu jak najbardziej praktycznym. Sam termin antropozofia oznacza dość wolnym mądrość o głowie. No i tak, proszę Państwa, my tu sobie gadu, a zapomnieliśmy zupełnie o tym, że nasz program będzie wyświetlany w całej sieci i to tak nie może być, żeby 24 minuty gadać i żebyście Państwo nie mieli ani jednej reklamy. Czas na reklamę. W poniedziałkowym cyklu Wielkie Kino pokażemy Państwu film Nocny Jastrząb. Jest to opowieść o policjancie tropiącym niemieckiego terrorystę, który chce wysadzić w powietrze siedzibę Narodów Zjednoczonych. W rolach głównych Rutger Hauer i Sylvester Stallone. Nocny Jastrząb to znakomity film akcji, obfitujący w efektowne sceny realizowane przy użyciu specjalnych technik. Usatysfakcjonuje on miłośników sensacyjnej i warstwy fabuły. Zapraszamy w poniedziałek, 7 marca o godzinie 20. Ten Barbakan, który przed chwilą Państwo widzieli, to był już 22 i dotyczył tak zwanej antropozofii. Wystąpiło w nim czterech antropozofów krakowskich. Trudno mi tłumaczyć, o co chodzi. Mam nadzieję, że będą Państwo mieli okazję. No nie ma to trudno. Jak już padło szybkie wyrażenie, to trzeba wytłumaczyć, co ono znaczy, bo będzie to znaczy, chodzi o filozofię steinerowską, szkoły waldorfowskie. Na pewno każdy o tym kiedyś słyszał. Zaprosiłam czterech antropozofów krakowskich. Znaczy, antropozofia jest takim interdyscyplinarnym ruchem łączącym rozmaite dziedziny ludzkiej twórczości najogólniej mówiąc. To zrobił Rudolf Steiner, filozof niemiecki na początku wieku. I trochę pedagog. I trochę pedagog również właśnie. Więc, ale do czego zmierzam? Do tego, że w zasadzie nie wydaje mi się, że w jakiejkolwiek publicznej, mówiąc brzydko, telewizji byłoby możliwe właśnie zgłębianie takich tematów. To znaczy, tam wszystko jest jednak mimo wszystko równane do bardzo przeciętnego widza.
i z góry się zakłada niski jego jakby poziom i po prostu w zasadzie no, nie ma szans pokazania rzeczy ciekawych, nowych. Ja nie chciałam zamknąć przede wszystkim formuły kultury. To znaczy ja uważam, że kultura, on się właściwie powinien, ten mój magazyn raczej nazywać kulturowy albo interdyscyplinarny. To znaczy kultura to jest zarówno matematyka, jak i sztuka, jak i wszelkie formy twórczej aktywności. Ja sobie komponuję po prostu, biorąc różnych ciekawych ludzi. Czasem to jest Jan Peszek, czasem to jest Tomasz Zykadło, czasem to jest Krystian Lupa, a czasem zupełnie nieznany nikomu naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego i komponuję sobie z tego po prostu esej na dany temat. Czasem nawiązuje do aktualnych wydarzeń, czasem do zupełnie starych. Wszystko to oczywiście odbywa się w Krakowie, więc jest krakowskie i ta formuła się broni. A my to obejrzymy? W Polonii 1? Na przykład? No, służę oczywiście wszystkimi kopiami, jeżeli to tylko będzie możliwe. No to chyba będziemy, to rzeczywiście to się zrobiło bardzo ciekawe i interesujące.